Dzień dobry. Dzisiaj kolejne spotkanie z serii dotyczące spotkań Pana Jezusa i tego, w jaki sposób Ty możesz spotkać się z Jezusem. Dzisiaj omówimy sytuację, kiedy matka spotyka się z Panem Jezusem i wstawia się za swoją córeczką, za swoją córką. O tym czytamy m.in. w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, od 21 do 28 wersetu. I tutaj mamy takie słowa. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. Tutaj możemy powiedzieć, że ta mama miała wielką wiarę. Kobieta ta nie pochodziła z ludu izraelskiego. Jej sytuacja życiowa była obciążona i napiętnowana chorobą córki. Była świadoma swojego utrapienia i wierzyła w miłosierdzie Pana Jezusa Chrystusa. Czy ty wierzysz w miłosierdzie Pana Jezusa Chrystusa? Przyjdź do Niego jak najszybciej. On nikogo nie odrzucił. Ty nie będziesz pierwszy. Zaczęła ta matka głośno krzyczeć: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Krzyk ten świadczył o jej głębokim nieszczęściu. Dlatego przyszła do Zbawiciela, prosząc Go o zmiłowanie. Ty też możesz każdej chwili przyjść do Pana Jezusa po zmiłowanie. On nigdy nikogo nie odrzucił. Ty nie będziesz pierwszy. Przyjdź do Pana Jezusa jeszcze teraz, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. A jeśli się od Niego oddaliłeś, wróć do Niego. Zwracając się do Pana Jezusa Chrystusa, ta kobieta użyła określenia syn Dawida. Pan Jezus Chrystus przyszedł z tym tytułem na świat, aby potwierdzić obietnice dane przez Boga Jego ziemskiemu ludowi. Ponieważ ta kobieta była poganką, nie miała żadnych praw do tego, by jej córka mogła być uleczona na podstawie Bożych obietnic danych jedynie, tylko i wyłącznie Izraelowi. To na przykład Izraelowi zostało dane wiele obietnic i ta kobieta nie miała prawa z nich skorzystać. Z tego też względu Pan Jezus Chrystus nie zareagował na jej wołanie o pomoc i poszedł dalej. Uczniowie Jezusa, zirytowani jej głośnym wołaniem, nie potrafili pojąć, dlaczego Pan Jezus Chrystus nie chciał jej pomóc. Prosili Go, aby rozkazał tej kobiecie odejść. I wtedy Pan Jezus powiedział: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Po tym stwierdzeniu Pana Jezusa kobieta już nie używa więcej tytułu syn Dawida. Widzimy, że kobieta nie używa już więcej tytułu syn Dawida, a po prostu, prosto i jasno prosi: Panie, pomóż mi. Wtedy Pan otwiera jego serce i mówi: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Zaskakuje nas, jak szybko ta kobieta zrozumiała i zaakceptowała te jednoznaczne słowa, mówiąc: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Dopiero poprzez jasną wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa ta kobieta rozpoznaje, że nie może żądać żadnych praw i z natury jest zupełnie niegodna, aby cokolwiek od Niego otrzymać. Kiedy potwierdza słowa Pana, On otwiera przed nią źródła Bożej łaski. Jej wiara jest tak wielka, ponieważ przezwyciężyła ona swoją dumę, a poprzez swoje wytrwałe, nieustanne wołanie o pomoc przyniosła Bogu chwałę i cześć.
Ta historia zawiera bardzo ważne pouczenie również dla nas. Jako grzesznicy nie mamy żadnych praw, aby otrzymać Bożą pomoc i ratunek. A to, że Pan przez nasze nawrócenie uratował nas i obecnie pomaga w różnych sytuacjach życiowych, wynika tylko i wyłącznie z Jego niepojętej łaski. I to jest podstawowa rzecz. Nie możesz naciągać Boga na coś, czego nie obiecał. Niektórzy dziś myślą, że jest nowe przymierze. Ale nowe przymierze też jest obietnicą daną tylko Izraelowi i tylko dla Izraela i Judy, dla dwóch domów Izraela. Więc nie ma czegoś takiego jak nowe przymierze dla nieizraelitów. Ale najważniejsze jest to, żebyś spotkał się z Panem Jezusem. Pan Jezus jest dla ciebie dostępny, możesz do Niego przyjść. W swoim sercu zawołaj do Pana Jezusa Chrystusa, a On chętnie przyjdzie do ciebie, przyjmie cię i cię zbawi, jeśli będziesz wyznawał swój grzech, jeśli uwierzysz, że Jego doskonała ofiara jest wystarczająca do tego, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. On umarł na krzyżu Golgoty za wszystkie twoje grzechy. Zasłużyłeś na jezioro ognia i siarki, ale możesz pójść do nieba. Może cię kara ognia i siarki ominąć, jeżeli uczynisz Jezusa Chrystusa swoim zastępcą. Jeśli wezwiesz Pana Jezusa Chrystusa, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie ocalony. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi jeszcze dziś. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.